Woodstockowe pole zamieniło się dzisiaj w plażę. W jaką plażę? Co tu się dzieje, proszę powiedzieć? Plaża Utah 2 to jest tegoroczny scenariusz. Kontynuujemy ubiegłoroczną imprezę. Jest to zabawa airsoftowa. W tym roku wprowadziliśmy miejsca dla ludzi, żeby zobaczyli, co to jest airsoft, jak się można bawić. Jest to taka dla nas rekonstrukcja lądowania wojsk alianckich w Normandii i zdobywanie dwóch linii umocni. Pierwsza linia umocni to są okopy, druga linia umocni to są bunkry. I wszystko to budowaliście tam? Tak. Na tej górce? Tak, tak, na tej górce. Także teren jest otwarty, jak w Normandii, jest ciężko. Także koledzy tutaj się starają. Każdy trafiony wraca później z powrotem tutaj do tak zwanego respawnu, czyli miejsca, w którym się można odrodzić. I z powrotem można szturmować. Czekamy, aż dobędą owe umocnienia. Ile osób bierze w tym udział? W tej chwili jest około 30 uczestników.